witamy w pierwszym odcinku Zdrowe Trenowanie z Treflem Sopot. Ze mną jest Bartosz Majewski. Ja nazywam się Tobiasz Rybczak. Jestem trenerem przygotowania motorycznego. Dzisiaj omówimy sobie aspekty przygotowania do treningu. Jednym z takich aspektów jest rolowanie. Ma ono na celu przygotowanie mięśni oraz tkanek miękkich do wysiłku. Poprawia ukrwienie, poprawia tonus mięśniowy, pozwala nam zapobiegać drobnym kontuzjom i odpowiednio przygotować się do treningu, tak żeby wejść od początku treningu na pełnych obrotach. Zaczynamy od górnego odcinka pleców. Odcinek górny piersiowy, plecy prosto, brzuch napięty, ręce przed sobą. Po wykonaniu 10-12 powtórzeń przesuwamy się w środkowy odcinek, następnie odcinek lędźwiowy. Brzuch napięty, plecy prosto, sylwetka aktywna. Kładziemy się na brzuchu, rolujemy do boku, mięśnie piersiowe. Kładziemy się na boku, mięśnie najszerszych grzbietu, ręka mocno wyciągnięta do przodu. Zakończyliśmy rolowanie górnej części ciała, teraz przechodzimy do kończyn dolnych. Zaczynamy od klatka. Jak widzicie, nie zajmuje to bardzo dużo czasu. Wystarczy poświęcić 10-15 minut przed treningiem porannym bądź popołudniowym. Bądź, jeżeli jesteście na wyjeździe, wysiądziecie z autokaru po długiej podróży, można również zrobić to w hotelu. Po takiej krótkiej rozgrzewce ciało Bartka jest już przygotowane do tego, żeby rozpocząć trening, tak jak mówiłem na wstępie. Zapobiega to mikrourazom, poprawia ukrwienie mięśni, poprawia napięcie tkanek miękkich oraz tonus mięśniowy.